Jak widać, wiosenna taktyka się sprawdza. Pokażę Wam, jak ja to robię. Sprawdza mi się to od lat. Składnikiem tej zanęty będą drobne ziarna. Potrafią też na długo zatrzymać tą rybę w łowisku. Cześć, witam w kolejnym materiale. Dzisiaj troszeczkę o karpiowej spożywce, a konkretnie o tym, jak bezpiecznie transportować i przechowywać produkty karpiowe nad wodą dzięki wykorzystaniu naszych toreb Storm Safe. Musimy pamiętać o tym, że spożywka karpiowa przy nieodpowiednim przechowywaniu, przy dużej różnicy temperatur, produkty w fabrycznych opakowaniach plastikowych mogą się nam po prostu zaparzyć. Świetnym rozwiązaniem jest użycie torby termicznej. Możemy tutaj przechowywać produkty po prostu w paczkach lub jeszcze lepiej w takich torbach siatkowych, które są załączone tutaj do tej torby. W dwóch opcjach są to albo dwie pojedyncze siatki na różne przykładowo smaki kulek lub jedna pojedyncza. Możemy tutaj sobie też wykorzystać tą torbę do na przykład zamoczenia tych kulek w wodzie, jeśli chcemy, żeby nam szybciej pracowały. Możemy też w tych torbach je w drugą stronę powiesić, przesuszyć na powietrzu, jeśli potrzebujemy produktu twardszego. W naszych torbach możemy też oprócz przechowywania po prostu rozrobić sobie gotową do użycia zanętę nad wodą zamiast wiaderku. Możemy sobie użyć tych toreb, które później bardzo łatwo zmniejszymy ich objętość przy pakowaniu się po zasiadce. Torby Storm Safe są naprawdę świetnym produktem, który ma bardzo szerokie zastosowanie na wszystkie rzeczy, które praktycznie bierzemy nad wodę, od elektroniki poprzez nasze ubrania, aby pozostawały suche materiały rozpuszczalne PVA, które są wrażliwe na wilgoć i musimy je przechowywać w odpowiedni sposób, aby nie uległy zniszczeniu. Tak samo świetnym rozwiązaniem jest przechowywanie w torbach naszych przynęt, gdzie mamy do nich łatwy dostęp. Dzięki przezroczystym wieczkom widzimy, co mamy w danej torbie. Nie przedłużając już tematu toreb, już wiecie, że możecie sobie bezpiecznie w nich przechowywać produkty. Są też oprócz tego bardzo fajne w transporcie ze względu na kształt. To wszystko nam się fajnie w samochodzie układa. Ale przejdźmy do głównego tematu naszego filmu, zanęty na wczesno wiosenne karpie. Pokażę Wam, jak ja to robię. Sprawdza mi się to od lat. Podstawowym składnikiem tej zanęty będą drobne ziarna. Ziarno konopi lub rzepiku. Są to ziarna, które ryby uwielbiają. Potrafią też na długo zatrzymać tą rybę w łowisku. Nie używam innych ziaren typu gotowana kukurydza, orzechy i tak dalej, ponieważ są w niskich temperaturach, są jeszcze ciężkostrawne dla ryb i raczej dość szybko je zapchają. Za to jest to świetny moment na użycie na przykład kukurydzy z puszki. Nie potrzebujemy dużej ilości zanęty, więc ma to jakieś też przełożenie, że tak powiem, finansowe, bo nie używamy tutaj w ilościach kilogramów, a raczej gramów. Czyli powiedzmy trochę tej konopi, puszka kukurydzy razem z zalewą. Kolejnym elementem będzie pelet. Coś, co szybko pracuje, zwabi nam ryby w łowisku. Ja używam tutaj miksu o granulacji od 3 do 12 mm. Specjalnie zostawiłem tutaj zalewę od ziaren, żeby wstępnie ten pelet nam się rozmoczył.
Na pewno na wiosnę nie używam kulek w całości. Myślę, że jest to zdecydowanie za wcześnie na nęcenie takimi grubszymi frakcjami, które szybko nam ryby zapchają. Tego użyję sobie kruszarki. Dodam kulki, ale w formie takiej dość mocno rozdrobnionej. 2-3 garści na taką ilość, myślę, będzie wystarczająco. Przede wszystkim chodzi o to, żeby zanęta była urozmaicona, aby ryba miała w czym wybierać, natomiast no, nie chcemy jej przekarmić. Ostatnim elementem tutaj dla uatrakcyjnienia tej mieszanki to będzie zalewa. Ja sobie użyję czegoś słodkiego. Akurat mi się świetnie wiosną sprawdzają właśnie bardziej słodkie niż śmierdzące aromaty. Razem jest to ananas ze skopeksem. Tak wygląda ta mieszanka. Teraz musimy jej dać trochę czasu, aby ten pelet wpił sobie fajnie tą zalewę. Wtedy to nie będzie aż takie płynne. Troszeczkę nam to zgęstnieje. Możemy przejść do łowienia. Jak widać, wiosenna taktyka się sprawdza. Zanęta była skuteczna. Zestaw też jak najbardziej. To wszystko w dzisiejszym materiale. Prosimy o subskrypcję, naciśnijcie dzwoneczek, łapka w górę i czekamy na Wasze komentarze.